Witam bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejny epizod w środku tygodnia, jedziemy dalej. Jak pamiętacie zapewne, dla osób, które oglądały poprzedni epizod związany z lotem, z wykonywaniem panoramy liniowej, do końca nie wiedziałem podczas lotu, jak ta panorama będzie wyglądała. Użyłem szereg różnych środków do tego, żeby ją wywołać i żeby tą panoramę otrzymać z 20 fotografii. Fotografowałem Maviciem Pro w pionie po jednym ujęciu i przechodziłem dalej. Przemieszczałem się równolegle do skał i muszę wam powiedzieć, że niesamowity efekt. Bardzo się cieszę. Na początku w DJI Media Maker zrobiłem 3 panoramy, a następnie poprosiłem kolegę Łukasza, żeby je połączył. Łukaszowi się to świetnie udało. On użył na PC-cie programu Image Composite Editor i wyszło super. Teraz wam to pokażę. Pierwsza panorama to jest panorama ze skałek. Składa się z 20. I na Instagramie zrobiłem z niej 5 kanapek, które można przewijać w jedną i w drugą stronę. Bardzo fajnie to wygląda i robi to wrażenie. W sumie cała akcja zajęła mi właściwie jeden dzień, jestem zadowolony. Druga to jest szkoła, ale ona zawiera tylko dwie kanapki, dwa zdjęcia. 5-zdjęciowa panorama do przewijania na Insta. Całkiem fajny projekt, jestem zadowolony z niego. To co powiedziałem, dobrze wyszło. Szczegóły umieszczę w warsztacie, który będzie już miał promocję podczas nadchodzącego weekendu. A dzisiejszy vlog, czy dzisiejsze nagranie chciałbym potraktować w formie już ćwiczeń bezpośrednich przed live'em, czyli jak najmniej cięć, jedyne co dodam to przebitki, po to, żeby przygotować was też do prowadzenia live'a. Ja długo ćwiczyłem przed tym, sprzętowo też musiałem się przygotować i to jest taka prapremiera też live'a, po to, żeby widzieć mniej więcej jak ta konfiguracja wygląda, a jednocześnie żebym miał jeszcze możliwość montażu. Ale chciałbym już powoli odchodzić od tego montażu, kiedy montuję te epizody po 2-3 dni, dlatego że chciałbym pójść w stronę właśnie bardziej interakcji z widzami, bardziej w stronę zapisu lotów właśnie i to będą te główne dwa akcenty położone, czyli zapisy lotów plus interakcja w postaci live'ów. Jeżeli będzie trzeba robić tutoriale będę na bieżąco wykonywał i też umieszczał je w warsztatach. Postaram się rozbudować ten arsenał moich warsztatów. W tej chwili mam ich 20 wspólnie z żoną. To są motywacyjne, są biznesowe i też związane z dronami. Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. W nadchodzący weekend zrobimy premierę nowego warsztatu, który będzie dotyczył fotografii z powietrza. Już w tej chwili mam 3,5 godziny, jeszcze przygotowuję trochę treści, żeby to była lepsza ta treść, żeby ta jakość była trochę lepsza, trochę więcej teorii opartej na przykładach, trochę więcej case'ów, case study opartych na realizacji danego jednego zagadnienia i to wszystko będzie, właściwie już jest, ale wszystko będzie dostępne na 100% w weekend. Zapraszam też do grupy facebookowej Lataj dronem od DJI. Już tam jest ponad 50 osób. Fajnie, jest jedna dziewczyna nawet i bardzo dobra ekipa. Naprawdę kapitalna ekipa i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że tacy ludzie dołączyli do grupy. Mamy mocny sprzęt, mocnych zawodników, a nawet bardzo mocnych. Latali nie tylko u nas, latają za granicą, a latali nawet w krajach, które są... No tam trzeba kozaków, żeby tam polatać. I właśnie nawiązując do naszych kozaków, dostałem przesyłkę od jednego z największych właśnie na grupie wymiataczy, od Marcina. Bardzo dziękuję, Marcin. Zrobimy tak. W tej kopercie jest niespodzianka i nie powiem w tej chwili co jest, ale dla osób, które dołączą do grupy, do końca miesiąca opublikują zdjęcie na grupie z hashtagiem Świętoszów, czyli Świętoszów. Będzie właśnie ta nagroda. Także zapraszam na grupę. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mnie wsparły na etapie tworzenia kursu. To, co mówiłem wcześniej. Osoby, które uczestniczyły w zbiórce i pomogły mi zgromadzić środki, które pozwoliły na przykład na zakup oprogramowania i takich rzeczy do stworzenia kursu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Adrianowi, Łukaszowi, dziękuję Marcinowi, a także anonimowym darczyńcom.
Jeżeli członkowie grupy są zainteresowani już dostępem do warsztatów w tym tygodniu, to proszę o wiadomość prywatną, wtedy się podzielę kuponem rabatowym i będzie już dostęp w tym tygodniu. Pozostałe osoby będą miały dostęp do kuponu rabatowego podczas nadchodzącego weekendu. On będzie opublikowany pod najbliższym filmem, który właśnie ukaże się w sobotę lub w niedzielę. Coraz bliżej jestem tego, żeby lustrzanką live prowadzić i coraz lepiej to wygląda. Pozbyliśmy się na przykład okienka Focusa, już wiem jak opóźnienie zrobić, kupiłem kartę Elgato, szereg różnych inwestycji, szereg prób, około 100 prób, żeby dobrego live'a przeprowadzić. Dzisiaj jeszcze nie zrobię tego live'a, dlatego że mam dużo tematów, które chciałbym dosyć sprawnie rozwiązać i przedstawić, a w najbliższym czasie będą live'y już dłuższe na zasadzie pogadanek i interakcji z widzami. Ogólna konwencja na ten nadchodzący sezon jest pełna integracja z widzami, a szczególnie z członkami grupy, to co mówiłem. Chciałbym wyodrębnić osoby, którym naprawdę zależy na tym, żeby się rozwijać, żeby pomagać innym i żeby iść do przodu cały czas. Ma być to pomoc nie tylko na zasadzie takiej, że doradzamy pierwszakom, jak uruchomić strona, ale to ma być pomoc na przykład w stworzeniu wspólnego, to co mówiłem wcześniej, w stworzeniu wspólnego e-booka dla początkujących i on będzie publiczny, czyli będzie dostępny dla każdego członka grupy, będzie można go edytować z zapisem zmian, to będzie taka forma pomocy i główny akcent także będzie położony na wydarzenia, czyli może wspólne zrobimy sesję latania, jeżeli będzie taka możliwość. Kolejna wiadomość jest taka, że planuję zorganizowanie warsztatów face to face dla ograniczonej liczby osób. Mniej więcej to będzie w połowie marca pierwszy termin i w połowie kwietnia drugi termin. Później sprawdzę jak, zweryfikuję jak się rozwija ta akcja i jak to wygląda. Jeżeli chodzi o feedback, może coś polepszymy, może coś usprawnimy. Warsztaty dwudniowe w pierwszym dniu będzie aplikacja plus latanie, w drugim dniu będą kierunkowe dwa bloki, a mianowicie w pierwszym będą wykonywanie zdjęć z powietrza i wideo, ich optymalizacja, w drugim bloku będzie edycja. Można przyjechać na jeden dzień lub na dwa, kwestionariusz ogłoszę na grupie już lada dzień, bo już mam dograne szczegóły, jeżeli chodzi o lokalizację. W każdym razie lokalizacja na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejna wiadomość jest taka i dobra wiadomość, że będzie można sprawdzić wreszcie Mavica 2 Pro, jego cechy i to co wnosi ten dron. Ja już miałem okazję uczestniczyć w jednym locie, członkowie grupy widzieli pewnie moje zdjęcie z psem, gdzie plotka się rozniosła, że coś mi ten dron zrobił, że mnie zaatakował. W każdym razie Mavic Pro 2 już jest w powietrzu i podziękowania dla Drone Expert za wsparcie tego projektu. Bardzo się cieszę i dziękuję serdecznie, każde wsparcie jest bardzo cenione. To było wsparcie dla Łukasza, a historia jest długa, powiem tylko tyle, że przez jedną firmę kurierską jeden dron został zamrożony i w ogóle była cała afera. Na szczęście Łukaszowi pomógł dron ekspert w tej sytuacji i w efekcie mogę polatać w najbliższych dniach pewnie Maviciem Pro. W każdym razie nie chciałbym się nad nim jakoś zachwycać szczególnie, tylko chciałbym pokazać do czego mogą się przydać jego cechy, te które wnosi ze sobą Mavic Pro, bo nie sztuką jest zachwycać się nowościami, ale sztuką jest pokazać co dzięki temu osiągniemy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zmianą Mavica 1 na przykład, albo Era czy Phantoma na Mavica Pro, to będzie miał okazję usłyszeć jakie są te pierwsze wrażenia. Ja go widziałem w tej chwili może 2 godziny podczas lotu i mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o czujniki i ogólny setup przypomina już coraz bardziej R2D2, bo czujniki są z obu stron. To co mi się bardzo podoba to kamera i jej ruchomość i tu można wykorzystać naprawdę dużą ruchomość, bo sterując z ekranu smartfona pewnie znacie tą funkcjonalność, że przyciskamy tak zwany long press action i można sterować też kamerą na boki podczas lotu. To jest fenomenalna cecha, bo niezależnie od, w Mavicu Air na przykład można sterować góra-dół, w Mavicu Pro chyba też góra-dół jak pamiętam. Ale w Mavicu 2 Pro można sterować na całym ekranie, ten niebieski okrąg właśnie przesuwa się po całym ekranie, można fantastycznie te ujęcia rozszerzyć. Na pewno zakres tam tonalny jest wyższy, bo mamy 14 już, FV14, czyli już zbliżamy się do tej wartości
chyba nawet większej niż miała kamera X5, ale podobny zakres tonalny, także już można wydobyć sporo szczegółów z tej matrycy i ciekawa sprawa. O tym oczywiście, o Mavicu Pro 2 Pro powiem trochę więcej, bo na razie no nie sposób, może to, że subtelnie leci, prawda? Długo trzyma bateria i bardzo subtelnie leci, czyli jest cichutki. To jest fantastyczne. Jak Łukasz się wznosił na 30-50 metrów, to już po chwili nie było go słychać. I też jego ujęcia nocne są po prostu the best of the best. Dużo szczegółów widać na tych zdjęciach i widać, że to jest w ogóle inna klasa, jeżeli chodzi o jakość matrycy i o właśnie optykę. No dobra, jeżeli chodzi o inne sprawy, tutaj podziękowałem już premiera warsztatu. To będzie następny film, który opublikuję w weekend. To będzie premiera warsztatu. Nie wiem, czy dam radę zrobić live'a. Chciałbym zrobić live'a, ale jeszcze mam kilka takich elementów słabych w tej całej okładance, która już zawiera raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pewnie urządzeń różnych. Łącznie jeszcze z oprogramowaniem to 7. Ale powoli ćwiczę tego live'a. W ostatnim tygodniu zrobiłem chyba 30 różnych prób, nagrań i transmisji prywatnych i mogę powiedzieć, że było tragicznie, byłem załamany. Naprawdę przez tydzień próbowałem tego live'a robić i było do bani totalnie. Wczoraj przeprowadziłem live'a na swoim vlogu, na tym drugim kanale na YouTubie i mogę powiedzieć, no wyszedłem z kadru. I chciałbym osiągnąć mniej więcej ten setup, jak mam teraz. Tylko żeby, bo kamera w tej chwili jest ode mnie około 3 metrów. Żeby to osiągnąć, to ja muszę co chwilę chodzić i ręcznie ustawiać ten fokus. I mam trochę za mały zakres, jeżeli chodzi o ostrość. Wróci moja żona z wyjazdu, to pewnie mi trochę pomoże w setupie. Ale w każdym razie cały czas do przodu. Nowymi nabytkami jest Elgato. Nowym nabytkiem jest Mavic Pro 2, to co mówiłem. I także do Fantoma, którego testowałem, moduł HDMI, to jest fajna sprawa, bo chciałbym zrobić transmisję i chciałbym też polatać w goglach, na przykład Unique Skyview, zobaczyć jak wchodzą te gogle razem z Fantomem 4. To są takie mniej więcej tematy, może nic wielkiego, ale słuchajcie, mamy luty, także cały czas do przodu i cały czas staram się rozwijać. Dużo energii włożyłem w ten warsztat, także go polecam. On będzie w cenie mniej więcej 2 paczek fajek, czyli nie jakaś astronomiczna kwota typu warsztaty fotograficzne po 7 czy 8 stów, a on będzie właśnie w cenie mniej więcej 2 paczek papierosów. Także słuchajcie, kończymy dzisiejszy wątek i chciałem powiedzieć tak. Zapraszam serdecznie do grupy i zapraszam serdecznie do tego warsztatu, na premierę warsztatu w weekend. Słuchajcie, pierwsze takie wydarzenie będzie w Polsce, bo jest wiele opracowań amerykańskich, ale ja tworzę na tej bazie na wzór też Amerykanów. Ja ich podglądam, też kupuję szkolenia amerykańskie i chciałbym coś takiego przekazać też u nas w kraju. To są kompleksowe rozwiązania. Pierwszy, który warsztat zrobiłem, to był Lataj pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. Macie też talony i bony promocyjne pod spodem, pod filmem. Drugi zrobiłem z aplikacji, a to będzie trzeci warsztat już z wykonywania konkretnie zdjęć. Na pewno stworzę też pakiety na bazie tych trzech warsztatów, tylko wtedy te trzy opracowania wprowadzę na własną platformę. Nie będę już korzystał z Udemy, tylko na własnej platformie, tam gdzie można tworzyć pakiety i tam gdzie można na przykład oferować miesięczne oglądanie, nie tylko wykupienie bezterminowo. Na dzisiaj dziękuję serdecznie wszystkim kolegom, pozdrawiam szczególnie grupowiczów, pozdrawiam Łukasza, pozdrawiam Marcina i wszystkie osoby, Szymka, Tomka, które na bieżąco mnie śledzą i wspomagają. Trzymajcie się, do zobaczenia już weekend. Cześć!